Jak zgodnie komentowali kibice, dla Azotów sobotnie spotkanie było przejściem z piekła do nieba. Pomimo tego, że wszyscy po cichu liczyli na zwycięstwo Puławian, pierwsze minuty sobotniego pojedynku nie zapowiadały wygranej. Duńczycy grali wyjątkowo skutecznie. W 11 minucie po kolejnym rzucie Petera Balinga Holsebro prowadziło 8-5. Od tego momentu na parkiecie pojawił się Walenty Koszowy. Zagrał na tyle skutecznie, że Azoty odrobiły straty i 3 minuty później po trafieniu Bartosza Jureckiego było już po 8. Chwilę później Jurecki trafił na 9-9. Od tego momentu Duńczycy zaczęli punktować jeszcze skuteczniej i odjechali Azotowcom na 5 bramek, a w 22 minucie wygrywali 14-9. Końcówka pierwszej połowy to znacznie lepsza gra Azotów Puławy. Powieni odrobili straty i schodząc na przerwę przegrywali już tylko jedną bramką. Prawdopodobnie w szatni padło ze strony trenera Waszkiewicza kilka dobrych rad, bo już od początku drugiej części Puławianie zagrali bardzo skutecznie i nie dość, że odrobili straty, to jeszcze wyszli na prowadzenie. Przez dłuższy okres gry utrzymywała się dwubramkowa przewaga Azotów. Na 15 minut przed końcem spotkania udało się ją podwyższyć do 3 trafień. Ostatnie minuty to znowu dane zagrania Adama Skrabani i Bartosza Jureckiego. Dzięki temu do Danii Azotowcy pojadą z 3-bramkową zaliczką. Po świetnym meczu Azoty Puławy pokonały w pierwszym spotkaniu trzeciej rundy Pucharu IHF duńskie Holsebro 30-27. Azoty zagrały w następującym składzie: Dziupa, Hanec, Koszowy, Skrabania, Seroka, Jurecki, Tito, Panić, Prce, Podsiadło, Kuchczyński, Grzelak, Masłowski i Kasprzak.